Siemeczko, jestem Peter Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy zamykać pszenicę. Mamy sierpień, więc pora, już kolejny miesiąc był przeminięty. Będziecie nakładać naprawdę zajebiste pieniążki na 183 tysiące, no ale z tego, proszę państwa, idzie 40 tysięcy na pasze dla naszego bydła. Więc odejmujemy sobie 40 tysięcy, 40 tysięcy za, wiadomo, premiksy, inne dodatki, które nam, wiadomo, dają większy rezultat finansowy. Czyli tak, bierzemy się, szczepki przygotowane, poganiane wszystko, że paczek się przyskowanie powysypywało tutaj pod tą halę. Powiem szczerze, ta hala lepiej się spisuje. Porównałem, czekajcie, się trochę przygłośno mam. Ta hala się dużo lepiej spisuje niż ta hala. No niestety jakieś defekty są. Na szczęście tak, podobaka została bardzo pełna. Więc to już jest plus. Wiadomo, na gwarancji to mnie to nie interesowało więcej nic. Więc ja to nie boliłem. No dobra, i co? I odpalamy bajzona. Mam nadzieję, że bizonek już się załączył. No i co? No odpalamy maszynę, tak? Oczywiście wszystko na somę. Poczekajcie, żeby się udało nam ładnie tu wjechać. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Pszenica akurat będzie ta szła bezpośrednio na sprzedaż. Proszę państwa, z tego względu, że miałem dobrą cenę na pszenicę, więc postanowiłem ją sprzedawać bezpośrednio. Więc tu nie ma co się tutaj bawić z przechowywaniem. Co tam po 30 tygodni później na to nie się bawił. To nie ma sensu przechowywanie i później to magazynowanie. I jeśli później żmika, żeby napierniczała ładowsko, to jedno drugie wejdzie, można powiedzieć, w pewnym sensie. Więc bezpośrednio pojedziemy sobie to trzymać. O ile skosimy wystarczająco dużą ilość na nasze przyczepki. Więc już wcześniej, jak widzicie, jest, można powiedzieć, pół do dziesiątej rano. No, ale wiecie, że to pogoda będzie taka, jaka będzie. No, ale chcę coś jakoś w miarę obkosić, w miarę szybko. No i co? Myślę, że ta soma prawdopodobnie cała, to co będzie tutaj, będzie szła do mnie do przechowywania. Gościu nie przyjechał, nie wziął tej słomy. Shot, nie będę się prosił o to, żeby przyjechał i mi to zebrał. Wiecie, nie będę go na siłę prosił, żeby przyjechał i sobie zabierał. To więc wszystko magazynuję w tym roku, a w przyszłym roku prawdopodobnie będę miał zapas tej słomy. No to pewnie będziemy sobie to wpuścić na sieczkę, więc no nie ma takiej tragedii. Na razie fajna słupka pieniędzy. Ale wiecie, czemu to wyszło tak, że tyle pieniędzy? Bo spłaciliśmy kredyt z ziemi. Tak, spłaciliśmy kredyt z ziemi, więc tutaj już mamy ten dochód 13 tysięcy mamy już do przodu. Więc naprawdę jest zajebisty plus. Maszynki przygotowane, ogarnięte w miarę jako taką. Żeby jeszcze przytrzymały, szczególnie bizon. I powiem szczerze, że bizon to już jest na końcu tutaj. Szczerze, teraz się zastanawiam, czy będę chciał. Aha. Czyli mi się soma nie włączyła, tak? No to żem się teraz machnął. No trudno. Nie będę przejazd bez pokosu. Ale to nic. Trzeba jakoś tu miałem mniej więcej wyciąć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Meletat nie zdążę podbierać, nie zdążę nic zrobić. Mam nadzieję, że zaprawa jakoś w miarę tam bez nawozu pójdzie w tym roku teraz, na ten trzeci pokos. No bo tego i tak mam w miarę sporo, jak to mogę powiedzieć. Więc tu się muszę przejmować, żeby patrzeć wydatnie. Ale powiem szczerze, że byłem wielki, że nie zdążę pobierać. Niestety taka tempo prac jest tego, że nie udało się tego jeszcze ogarnąć. Ale spokojna głowa, niedługo myślę, że nawet spasowanie tej słomy będzie to już ogarnięte. Wszystko pozłożę, wszystko w jedną stetę, że tak powiem. Będzie elegancko. Dobra, tak musimy sobie zrobić niestety. Będzie trzeba pewnie ciąć to wszystko w jedną stronę, z tego względu, że no, patrzcie, pszenica dość sypie nam.
Więc no, jest to dla mnie jak najbardziej na plus. Jak wspomniałem, ten ostatni, prawdopodobnie nawet teraz już ostatni żniwa prawdopodobnie tego wizora. No bo tak się troszeczkę obawiam tego, że już tej soi mi to nie obchodzi. Wiem, plany były na dom, plany będą, a to się powtarzam tu jeszcze raz. Pod tym względem. Ja się nie boję tego wszystkiego. Ale ogólnie też, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, że agencja się mnie czepnęła właśnie o te bydło, które mam właśnie w tych, mogę powiedzieć, wygaszeniach. Szczepiła się. No i teraz muszę stawiać nowy obiekt. Jak wspomniałem, dogadałem z chłopakami. Te dziady niestety będą musiały zniknąć. Powstanie jeden mniejszy obiekt na 40, może 50 sztuk. Właśnie. Ale z przeznaczeniem na krowy dojne. Na krowy dojne. Z tego względu, że chyba Zbików będzie rezygnował ogólnie z opasów. Bo po prostu jakoś te opasy zbytnio mi nie idą, więc będę się teraz inwestować praktycznie, mogę powiedzieć, że te pieniądze, które mógłbym teraz za kutkę zapostawić, bo się będą dogadałem z chłopakami. 160, 160 tysięcy będzie maksymalnie mnie to kosztowało. Tylko że mam miejsce na to, żeby to w tym momencie zrealizować. Więc troszeczkę zabawy będę miał. Ale tak jeszcze chyba wspominałem, tam teraz będziemy sobie zaraz zakręcać. Tam jest takie miejsce, które muszę wyrównać. Muszę wezwać chłopakę, żeby zasypała na wszystko taki wany teren. I tam wtedy będzie właśnie taki wybieg. Ktoś chce powiedzieć dokładnie. Wtedy tam sobie postawimy taki szopę, może murowaną, zobaczymy jak to będzie finalnie. A na razie będzie mieć takie zadaszenie właśnie jak te hale upory mam. Tam będą właśnie dojne krowy. No co, nic na to człowiek nie poradzi. Musi być to tak zrobione, no, bo agencja się za mocno przyczepiła. Jak się mam teraz stawiać hale i mieć obiekty tylko same, to na szybko mi się to nie zwróci. My będziemy lecieć z normalnie zdwojonymi krowami. No i pewnie tylko teraz te obiekty, które mam, czyli te zadaszenia, będą tylko przeznaczone na ten odchów ostateczny teraz, czyli rok i jeszcze następny rok. Właśnie do odstawy i to finito. Schodzimy byków. No bo mi chodzi o ten teren, który tutaj jest. Muszę sobie tutaj wziąć, wezwać koparkę, powycinać drzewa. To wszystko zasypać ten kanał, bo już byłem, nawiązywałem się, więc mogę sobie to elegancko porównywać, ogarnąć i realkę. I co jeszcze? Moje wspomniałem na samym początku jeszcze tego odcinka. Troszeczkę poszerzyłem pole, tutaj była łąka, nic tu nie ogarniałem, szczerze mówiąc, pod wapno. Nie dawałem nic na razie, bo to będzie rzepak. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, to może nie było tego przerywanego terenu. Musiałem trochę wyrównać. Ogólnie ta łąka już tu nie będzie, tej łąki i tam też nie będzie tej łąki, więc wszystko będzie w jako późniejszym czasie jako jedność połączona. Ogólnie te pole jest właśnie, powiem szczerze, może paczkę trochę powinniśmy w tym roku mieć, bo tutaj jest właśnie zamysł taki, żeby tu rzepak sobie zasiać. Więc naprawdę powinno być to przyzwoite. Tak mi się zdaje, ale finalnie tak wyjdzie. Ty rzepa będzie oddawał, no w tym roku w miarę fajnie oddał, tego nie ukrywam, ale wiadomo, w przyszłym roku już to może być inaczej. I czemu nie chcesz wysypać? Coś tu się poknuciło mi. Ej. Coś tutaj widać. Gdzie jakieś tam te modyfikacje mają problemy, ale to nic. Jakoś tam sobie poradzimy. No myślę ogólnie, że te przyczepy powinny być w tej pszenicy. Bo naprawdę to fajnie będzie spało. Mam taką nadzieję. Więc to już jest laka. Ogólnie chciałem powiedzieć o znajomego przyczepy na ten odwóz. Jeszcze. Ale mówię, dobra, nie będę już tam pajacował, nie będę pożyczał. Mam taką fajną, nie wiem, Bergmankę chyba przyczepę. Taką objętościówkę, no ale można było tam właśnie, o Jezu, nie to chciałem. Można właśnie zrobić to, żeby sobie sypać
Może na nią tak ma fajnie przyrodę na to. A więc ja sobie myślałem, ale dobra, nie będę kombinował, bo te oleje też nie wiadomo jakie tam będzie miał. Więc nie będę kombinował, mówię, robimy swoim szczepem, bo się ten rzepak tam fajnie zmagazynował. Wiadomo, nie wiem, czy w życiu realnym tak można byłoby w ogóle zmagazynować rzepak. Tak jak ja to zrobiłem w tym momencie. Ciężko mi to powiedzieć. No a ja niestety no, wysłałem tutaj na klepisko, tak powiem. Więc możecie mnie nie napisać, czy taka możliwość jest właśnie magazynowanie rzepaku takiego, no wiadomo, to jest jedniutkie ziarenko. Czy takie właśnie magazynowanie rzepaku jest realne na takim właśnie podłożu. Tego w życiu realnym nie widziałem, żeby to tak magazynował. Ale myślę, że to też będzie przełomowy jeszcze dla mnie sezon pod względem budowy, bo poza domem, który w tym roku będzie, znaczy teraz, no po granicach wiecie, tego i przyszłego roku będzie dom, to jeszcze będą silosy po 2, po 36 ton, myślę, że to będzie adekwatna ilość tonażowa. Na te najważniejsze wyprawy, typu właśnie rzepak, typu soja, bo płyna to jeszcze wiecie, no jeszcze jako taką tam gdzieś zmagazynujemy, ale ten rzepak i soję właśnie chcę mieć na jakimś magazynie czy jakimś silosie, no żeby po prostu się tutaj nie intermediować z tym wszystkim, więc tutaj będą ustawione silosy ilości mniej dwóch sztuk po 36 ton każdy. Cena z tego co patrzyłem to jest 40 tysięcy za jeden. Więc myślę, że to jest takie w miarę cenowo, fajnie trafiło mi się gdzieś tam taka cena. No chłopaki mają dopiero mi go przywieźć, żeby wam nie zabrać. Przepraszam, mają mi przywieźć też silosy dopiero w okresie zimowym, tak? No, powiedziałem, że teraz ten sezon nie ma, zakrapane są. W razie tylko tyle, że mam zakrapane cenę silosów, a tak ogólnie nie będę. Teraz jest stawiam, bo tak wiem, że halukowe na ziemi wystarczą, które są na te magazynowanie. Więc to nie będę pajacował, nie będę tylował pod tym względem. Bo też to się troszeczkę obawiam, żeby na ten dom też będę chciał troszeczkę większy kredyt dobrać, niż bym właśnie sobie życzył. No ale wiadomo, to jest gospodarka, no i że po prostu trzeba sobie będzie radzić. No ale myślę, że tak to mleko to po sztukę. Pod stówkę będę podchodził z tym mlekiem, no to mam jeszcze wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, więc praktycznie mogę powiedzieć, że za gotówkę powinienem teoretycznie go postawić. Teoretycznie, wiadomo, że jednak 40 tysięcy odchodzi mi za paszę, 60, to źle powiedzieć, 60 tysięcy za mleko, teraz razy, myślę, że jeszcze raz, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Mamy 360 tysięcy, mam jakieś 420 tysięcy tego gotówki na postawienie tego domu. I ze 300 tysięcy, tam 300, mam 400 tysięcy, na to nie mam taki duży pieniądz. Wiecie, raz zainwestuję w dom, tak? Dom będzie postawiony, ja już miałem spokój, ta będzie chłopka rozbierana. Ja już się dogadałem z chłopakami właśnie, którzy będą stawiali. Wiadomo, troszeczkę to będzie dziwne, ale brak obóz. W późniejszym czasie, mówicie, jak to chcę, żeby oni to przyszli i zrobili wszystko. Czyli rozebrali, postawili dom. Może kolejność będzie odwrotna, właśnie, ale to też mówię. Nie ma jakiejś tam zbytniej dla mnie różnicy, bo i tak praktycznie nie powiedzieli, że teraz w takim momencie jesteśmy, że ja tak praktycznie siedzę non-stop na dołożu i nie w domu, więc w domu to bardziej jest na przyszłość, jakbym się tutaj miał dzieciaków i kobiet też, tak powiem. To wtedy daje to możliwość właśnie takiego rozwoju, później żeby mieć spokój z domem. No patrzę, że teoretycznie mógłbym pojechać jeszcze w jedną stronę, ale czy mi się to kali? Chyba nie. Czy będę musiał podjechać trochę klasem bliżej, bo to też nie ma sensu, żebym tak daleko tym bizonkiem jeździł. Tak bym chciał pojechać chyba od tej strony, tak sobie myślę. Jechać z drugiej strony bizonkiem, wjechać i zobaczyć właśnie jak to będzie sypało od granicy.
Pyk. I dobra, teraz znowu jest problem. To gdzieś ten wysyp, dobra. Ktoś tam się wysypuje. Jeszcze wracam do kredytu. Już pan potwierdzam to, że ten kredyt jest spłacony, bo tylko został mi z obławy. 296 tysięcy jeszcze kredytu. To nie jest źle. 117 miesięcy, czyli niespełna 10 lat jeszcze kredytu mi zostało. Na razie wiecie, to się do miarę spłaca, to tego lat nie będzie teraz na razie ruszał, bo to nie ma sensu. Na pewno ten kredyt będzie spłacał mnie w późniejszym czasie, bo na razie mam ważniejsze inwestycje teraz na gospodarstwie niż spłacanie tego kredytu. Tu jest wszystko na luzaczku, proszę państwa. Ja nie mam co się spinać. Proszę pak przygotowane. Teraz tylko zrobię wziąć ten rzepaczek, że to też fajne w miarę wyszło. Wiadomo, chwasty są, ale to, że to jest wiadomo na kieszonkę, więc ja się tam nie przejmuję tym absolutnie, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie w miarę czyste pole, czy nie będzie, bo to już tam jest mało ważne. Wiadomo, że tego talarzu może być ciekawie później, ale ja się nie martwię pod tym względem, no bo i tak, mówię, jest to wszystko przeznaczone na paszę, dlatego nie muszę się z tym nad tym pieścić. Ale ogólnie patrząc na z daleka, to nie jest jakoś tam zachwaszczone czy coś w tym stylu. Ta wana w tym fajnie to jeszcze rozbiła to wszystko, te grudki tej ziemi, no, więc no jest, no nie jest tak źle, jakby się myślało, więc tu nie ma co płakać. Więc w okresie troszeczkę będziemy mieli, że paku te dwa pola, dwa, przepraszam, więcej pól, raz, dwa, trzy, 4-5 pół rzepaków w tym roku, więc będę chyba przeszalejemy sobie z rzepakiem. Zobaczymy, czy tam to w tym roku kolejnym odda, można powiedzieć. Bo 5 pól, myślę tak z 3,5 hektara samego rzepaku, patrząc na farminga, no to już mi się zdaje, że to będzie sporo. Tak mniej więcej liczę, że tego będzie tyle. Więc no już to już jest hektarów ładnych ilość rzepaków. Zobaczymy tutaj właśnie ogólnie, jak będzie po tym życie. Kukurydza później rosła, bo wiadomo, tu rzepak, później kukurydza. Zależy to, wiecie. Trzeba tylko, żeby nadbić te paszy, bo wiadomo, że teraz mówię, chcę też jeszcze zwiększyć się hodowlę. No powiem tak, no powiedziałem, ogólnie tu chcę mieć gospodarstwo w ilości 500 dojnych kurów, więc naprawdę, no jeszcze jest chwila czasu, żeby to spełnić, tak? Jak to można powiedzieć? Teraz tak sobie myślę, jak tu mam ogarnąć. Tak na żyto bym mógł jechać teoretycznie, ale się boję, że w późniejszym czasie, jak będę to chciał jakoś tu wycinać, czekajcie, żeby ta drożdżówka mi to nie pizła. I to jest na kieszonkę, to się tu nie przemartwić, że tu sobie jadę, czy coś w tym stylu. Nie zmanuję tego. Muszę chyba jechać w tą stronę, bo to bez sensu. Bo nawet nie objadę, bo to jest na 100%, że nie objadę bizonem. A ten bizon wszystko w miarę fajnie jest, ale jest za mały zbiornik, ale powiem szczerze, odklepał się. To jest troszeczkę już został po kicie. Bizon. Już powiem, że tych hektarów trochę jest. A jeszcze dochodzi tych hektarów, tak? A więc ten bizonek, tu mówię, jest już na ostatnim prostej tutaj, mówię, prawdopodobnie tak na opad tego to pewnie będą ostatnie żniwa, bo już naprawdę pomysł znalazłem. Więc też trzeba, to jest praktycznie który, pod 170, pod 185, 6 odcinek, coś pewnie w tym stylu. Tutaj bizonek już naprawdę jest dość długi czas tutaj na moim gospodarstwie, ale potrzebuję teraz tak naprawdę pojedynczego hederu 5-10, no i zbiornik chociaż 6 żniwa. No to by już miało fajną robotę, by to ubywało, tak to jeździmy, bawimy się, tak trochę nie za bardzo. Aż nawet ten header sam, tylko właśnie, żeby ten zbiornik miał większy, to już by było adekwatne, tak, bo moglibyśmy pojechać powiedzmy 3 razy, powiedzmy tak teraz na około byśmy przejechali spokojnie, to by jeszcze było jedno. Tak to wiecie, musimy to pokombinować, to trzeba powycinać, tu jakoś procedować, żeby jakoś móc to komfortowo później jeszcze pasować później, tak?
Jest tutaj naprawdę jest troszeczkę no ciężko, no ale co zrobić. Tutaj ogólnie prawdopodobnie będzie trzymał pół soja, więc trochę będzie ciekawie. Macie na gospodarstwie tutaj. No bo tak, zobaczymy jeszcze jak ogólnie wyjdzie z hektarami, bo po tym owsie właśnie po sąsiedzie, który zatknie, będzie kupił te pole, czy kupuje z dzierżawą. No bo dzierżawa jeszcze rok czasu muszę też wykupić. Więc to też jeszcze nie będzie tak słabo. Fajnie, pewnie w przyszłym roku. Ale jestem do wymyśli tego wszystkiego. Jest w miarę wszystko fajnie, więc wszystko, aby tylko było zboże, miało więcej sypało, tonażowo i tam jako było, to jeszcze jakoś sobie dam te rady w miarę możliwości. Zobaczcie, co to my tutaj ogłosiliśmy. Tyle co nie, to już jest 20 minut odcinka. Wiadomo, że chwileczkę z wami musieliśmy może, ale to nie aż taka ilość czasu dla was była obocona, żeby 20 minut odcinka poszło już. Czekajcie, teraz czy mi to załapie tutaj? Nie, czekać na koniec sam. I to jest właśnie taki bolączka tego, nie wiem czy to bizona z tej przyczepy. Ale jakoś tutaj trzeba sobie posiadzić, no to jakie to są modyfikacje, proszę Państwa. No tak ogólnie fajnie to wygląda. Najwięcej to sobie jakoś idzie obchodzić. Teraz korzystałem, czy teraz jechać właśnie tą samą tą stronę i obkraszać, teraz tam było wycinać tą stronę. Tutaj to jest ciężko powiedzieć pod tym względem, ale myślę, że już to będę później myślał, bo dzisiejszy odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, zostawcie w górę komentarz, linki za oglądanie i co macie się z tym odcinkiem. Na razie, cześć.